Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku od wielu lat realizuje projekty z funduszy europejskich. Projekty nasze są zarówno szkoleniowe, jak także skierowane do mieszkańców terenu naszego województwa. I jednym z takich naszych wiodących teraz projektów jest projekt Liderzy Kooperacji. Projekt Liderzy Kooperacji został zrealizowany na obszarze 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Celem projektu Liderzy Kooperacji jest wypracowanie modelu kooperacji w gminach wiejskich, czyli takiego modelowego schematu współpracy między instytucjami, które pracują na rzecz osób, rodzin w kryzysie. Model kooperacji w gminach wiejskich to sposób współpracy instytucji z powiatu z instytucjami właśnie w gminach wiejskich po to, żeby jak najbardziej efektywnie pomagać rodzinom, osobom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością, które w tych gminach wiejskich mieszkają i nie mogą liczyć na więcej usług czy więcej specjalistycznej pomocy, po którą musiałyby jeździć do powiatu. Model ten opisaliśmy w takiej formie schematu. Schemat ten ma 4 etapy i 10 kroków. Po to, żeby instytucje, które zaczynają nim pracować przy współpracy ROPS-ów, czyli przy współpracy samorządu województwa, mogły jak najbardziej płynnie, jak najbardziej metodycznie, jak najbardziej efektywnie przejść te kroki. Mamy tutaj więc etap pierwszy, który rozpoczyna się upowszechnieniem tego, kiedy ROPS-y przedstawiają ofertę modelu dla powiatów. Potem proponują doradztwo przy wdrażaniu tego modelu. W drugim etapie to gminy i powiaty, czyli starostowie i wójtowie, organizują tą współpracę, kooperację modelem na poziomie powiatu i gminy. Wybierają instytucje, zawiązują porozumienia, zamykają organizacje, dobierają instytucje do poszczególnych potrzeb. W trzecim etapie, podczas realizacji, właśnie instytucje i podmioty powiatowe, które przyjeżdżają do gminy, pracują na swoją rzecz, czyli szkolą się, tak żeby być bardziej kompetentnymi w pomocy, profesjonalnie nowymi metodami, podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, pracują z rodzinami i osobami oraz pracują na rzecz środowiska, budując kluby, budując warsztaty, budując działania dla ludzi, którzy potrzebują tego wsparcia. Wszystko się dzieje też w określonym czasie. Zakładamy, że model wdrażamy, testujemy 1,5 roku po to, żeby zobaczyć, jakie efekty on przyniósł. I to jest etap czwarty. W etapie czwartym wszyscy uczestnicy partnerskich zespołów kooperacji, wszystkie instytucje, władze, radni oceniają, czy przyniosło to efekty i decydują, czy dalej tą współpracę kontynuować. Model kooperacji w gminach wiejskich na terenie województwa podlaskiego został wdrożony w 6 gminach: Wysokie Mazowieckie, Kobylin Bożymy, Narewka, Łomża, Piątnica oraz Kolno. My jako gmina zgłosiliśmy się do tego projektu, ale żeby móc go realizować, zgodę na partnerstwo musiał wyrazić powiat. Nasza współpraca rozpoczęła się od spotkań, gdzie wspólnie ustalaliśmy grupę docelową, czyli grupę, gdzie na terenie gminy, gdzie moglibyśmy udzielić wsparcia. Po takiej burzy mózgów, analizie sytuacji gminy i powiatu doszliśmy do wniosku, że naszą grupą, której udzielimy wsparcia, będą rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. Wsparciem objęliśmy 6 rodzin z terenu gminy. Kolejnym etapem było podpisanie porozumienia z różnymi instytucjami, które mogłyby nam pomóc w realizacji właśnie zamierzonego celu. Były to Środowiskowy Dom Samopomocy, były to warsztaty terapii zajęciowej, byli to różni pracownicy, tak, socjalni z powiatowego centrum, czy pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kolejnym etapem organizacyjnym było uczestnictwo w cyklu szkoleń. Szkolenia były przeznaczone dla animatorów, dla radnych. Miały one na celu przygotować nas do pracy z poszczególnymi grupami, do pomocy.
miały szkolenia, miały za zadanie podnieść nasze kwalifikacje, poszerzyć naszą wiedzę po to, żebyśmy mogli lepiej pomagać i lepiej pracować. Po przebytych szkoleniach wybrany zespół powiatowo-gminny tworzył partnerski zespół kooperacji, który zawierał z wybranymi instytucjami porozumienia na rzecz dalszej współpracy na rzecz modelu. Trzeci etap jest to rozpoczęcie działań. Działań przede wszystkim skierowanych na pracę, na zespół, który został już powołany, na grupę specjalistów. Moim zadaniem jako animatora Powiatowego Zespołu do Spraw Kooperacji było zadbanie o przygotowanie merytoryczne tego zespołu. Polegało to również na opracowaniu planu działania zespołu. Ustalamy zakres szkolenia, jakim będą poddani członkowie. Planujemy terminowość tych szkoleń. Opracowujemy listę aktywności powiatowej i aktywności gminnej różnych instytucji, która będzie nam niezbędna we wsparciu rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Ważnym elementem w mojej pracy było przygotowanie listy usług społecznych świadczonych przez instytucje powiatowe i gminne. Realizacja modelu kooperacji w gminach wiejskich cieszyła się dużym zaangażowaniem w gminie Kobylin Bożymy oraz Wysokie Mazowieckie. Model kooperacji w powiecie wysokomazowieckim został pozytywnie oceniony zarówno w gminie Wysokie Mazowieckie, gdzie swoje działania skierowaliśmy w kierunku rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast w gminie Kobylin Bożymy nasze działania skierowane zostały wobec osób starszych. Moja rola polegała na tym, że zapraszałam przedstawicieli różnych instytucji i z gminy, i z powiatu. Dzięki temu mogliśmy się wymieniać swoimi informacjami na podstawie wymiany doświadczeń. Zapoznawaliśmy też się z zadaniami poszczególnych instytucji. Gmina Kobylin Bożymy podjęła się współpracy gminno-powiatowej w ramach stworzenia modelu kooperacji na rzecz aktywacji osób starszych, co uważam zaowocowało i przyniosło niezmierne efekty w postaci takiej nawet, że po prostu dało nam to takiego kopa, że wiemy, jak pozyskiwać środki, jak organizować, zrzeszać ludzi, nie tylko starszych. Także podejrzewam, że jesteśmy w stanie organizować podobne grupy osób o różnym wieku. W pracy modelu kooperacji pełniłam funkcję animatora gminy, czyli osoby, która była łącznikiem pomiędzy instytucjami, które zajmowały się seniorami, a seniorami. Moim zadaniem było też zgłaszanie osób wymagających do zespołu. Również organizowałam i prowadziłam warsztaty wspólnie z seniorami oraz monitorowałam usługi, sprawdzałam zadowolenie u seniorów, oceniałam zmiany w nich zachodzące u seniorów. Wspólnie nauczyliśmy się pracować z rodziną jako zespół. W skład partnerskich zespołów kooperacji wchodzili radni z poszczególnych gmin. Był to ważny element współpracy środowiskowej z lokalnym samorządem. Wdrożenie modelu miało też duże znaczenie dla aktywacji mieszkańców sołectw w poszczególnych gminach. Jako mieszkaniec gminy i radny powiatu mam możliwość poznać działania instytucji zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. To się przynosi takie efekty, że możemy łatwiej docierać do mieszkańców, ich potrzeby wyczuwać i jednocześnie mam możliwość na forum gminy i powiatu przedstawiać te problemy, uczulać władze zarówno gminne i powiatowe, aby realizować potrzeby naszych mieszkańców w znacznie szerszym zakresie. Z ramienia gminy wójt wyznaczył mnie do reprezentowania gminy w modelu i powstał klub seniora, a jeszcze bardziej dlatego, że
Miałem dawno na myśli, że jak przejdę na emeryturę, to zajmę się klubem seniora, założę klub seniora. Dzięki modelowi ten klub istnieje. Mamy ponad 30 ludzi w klubie. Podczas testowania modelu pełniłam funkcję animatora powiatowego z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Konie. W ramach wdrożenia modelu kooperacji na terenie gmin wiejskich Powiat Koleński zaprosił do współpracy gminę Kolno. Do pracy na rzecz rodzin zaprosiliśmy 12 instytucji, które weszły w skład partnerskiego zespołu kooperacji. Na efektywność pracy zespołu wpłynęło zapewnienie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku superwizji, coachingu, doradztwa oraz animacji. Superwizory mogliśmy omówić wszelkie wątpliwości dotyczące diagnozy czy indywidualnego programu pomocy. Superwizja była dostępna zarówno dla całego zespołu, jak i w formie indywidualnej. Z gminy Kolno wyłoniliśmy 5 rodzin wieloproblemowych, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebowały profesjonalnego wsparcia. Utworzyliśmy dla nich indywidualne programy pomocy i projekt socjalny. Projekt socjalny zawierał usługi skierowane do potrzeb danych rodzin. Były to usługi między innymi warsztaty rodzicielskie, warsztaty psychoterapeutyczne, warsztaty animacyjne dla dzieci, które odbywały się w świetlicach wiejskich. Usługi te znajdowały się w miejscu zamieszkania rodzin, gdyż osoby miały utrudniony dojazd do miasta Kolno. Nasze działania przyczyniły się do poprawy sytuacji rodzin. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy im pomóc. W modelu kooperacji na terenie powiatu łomżyńskiego brały udział dwie gminy. Gmina Łomża i gmina Piątnica. Działania naszego zespołu skupiły się na wielu problemach, z którymi na co dzień borykają się rodziny. Były to problemy między innymi wychowawcze, ale również dotyczące niepełnosprawności. I w ogóle codzienności, bo wiele spraw zdarza się ludziom każdego dnia i są one często nieprzewidywalne. Praca modelem kooperacji pokazała nam, że pracując razem możemy więcej i dzięki naszej wspólnej pracy nasi podopieczni mogą więcej zyskać. Takim sztandarowym dla nas przykładem była mama nieuleczalnie chorego dziecka, która przyszła do nas po pomoc tak naprawdę dla swojej córki. Podczas diagnozy specjaliści, którzy z nią rozmawiali, uznali, że tak jak w samolocie potrzebna jest maska tlenowa dla osoby, która pomaga, tak my musimy pomóc mamie, która dzięki temu może pomóc własnemu dziecku. W projekcie zrobiła kurs rehabilitacyjny, dzięki czemu może pomagać swojej córce podczas kryzysowych momentów. Dostała też wsparcie psychologiczne, które mimo tego, że nie sądziła, że jest jej potrzebne, okazało się dużą taką dawką pomocy dla niej. I dzięki temu myślimy, że jakby będzie to procentowało na przyszłość, bo ona jest wsparciem dla swojego dziecka. Kończymy dzisiaj projekt Liderzy Kooperacji, gdzie faktycznie powiat łomżyński był tym liderem. Okazało się, że owoce, finał tego projektu jest przerósł nasze oczekiwania, najśmielsze oczekiwania. Tak naprawdę zostaliśmy utwierdzeni w pewnych naszych przemyśleniach, polegające na tym, że wspólne działania wielu instytucji, ale w szczególności osób zaangażowanych do pracy w instytucjach, które są rozproszone, można powiedzieć, na polu pomocy społecznej, dały znakomite efekty w postaci wypracowanego planu działania. Ci wszyscy, którzy brali udział w projekcie, osoby, które były zaangażowane bezpośrednio do tego projektu, są pełne zapału do tego, żeby ten projekt realizować, tak naprawdę działać dalej po zakończeniu tego projektu. Wróży to na przyszłość tylko dobro, zwłaszcza, że naszą ambicją czy naszą chęcią jest to, aby włączyć do działania
pozostałe gminy z terenu naszego powiatu. W tej chwili działały, były zaangażowane dwie gminy, mamy ich 9 i wierzę w to, jestem przekonany co do tego, że po kilku latach pewnie naszej takiej współpracy, wspólnego działania będzie to w sposób znakomity odczuwalne przez osoby, do których dotrzemy z naszym projektem. Model kooperacji w gminach wiejskich działa. O tym się przekonaliśmy, że działa współpraca regularna, stała, współpraca między podmiotami powiatowymi i gminnymi. Tak naprawdę specjaliści dojeżdżają do rodzin, dojeżdżają do gmin wiejskich, dojeżdżają do osób potrzebujących, realizując te zadania. Efekty i zmiany w rodzinach, które są, przerosły oczekiwania środków pomocy społecznej. Na początku października 2020 roku przeprowadzono badania fokusowe, których celem było zebranie informacji o testowaniu założeń modelu kooperacji w gminach wiejskich. 53 respondentów z wszystkich gmin jednogłośnie stwierdziło, że powstanie powiatowych zespołów kooperacji w dużym stopniu przyczyniło się do podniesienia ich kompetencji w pracy z jednostką bądź rodziną potrzebującą wsparcia oraz że zdecydowanie zacieśniła się współpraca pomiędzy instytucjami. Respondenci uznali, że takie działania należy kontynuować. Również pozytywnie oceniono indywidualne plany pomocy, podkreślając, że ich opracowanie było pomocne przy określaniu celów pracy z rodziną. Uczestnicy badania rekomendują skorzystanie z modelu innym jednostkom terytorialnym oraz że takie rozwiązania powinny być trwałym elementem polityki społecznej zapisanym w ustawie. Jeżeli jakiś ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodziny, władze gminy zechcą pracować modelem, zapraszam do kontaktu z doradcami, zapraszam do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej po to, żebyście Państwo mogli krok po kroku nauczyć się wspólnie z doradcą, jak wdrożyć ten model dla swoich osób potrzebujących, żebyście się mogli nauczyć, jak być bardziej efektywnymi i profesjonalnymi w pomaganiu.